Siema, dzisiaj przedstawię Wam jedną z najbardziej rozchwytywanych konsol nowej generacji, a więc Sony PlayStation 5. Jest to jedna z najbardziej poszukiwanych konsol na rynku. Pewnie domyślacie się, jaka panuje obecnie sytuacja rynkowa z dostępnością tego produktu. Półki sklepowe w zasadzie świecą pustkami, a wszędzie zapasy magazynowe zostały wyczerpane. W zestawie z konsolą znajdujemy nowego pada DualSense'a. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych cech tej nowej konsoli. Sony wraz z tym padem pożegnało się ze starym DualShockiem. Kabel zasilający do konsoli. Oczywiście instrukcje obsługi i szybkiego uruchomienia. W zestawie z konsolą otrzymujemy kabel HDMI w standardzie 2.1. Jest to typ nowego przesyłu danych, które zapewnia niemal dwukrotnie większą przepustowość danych. O jedną z najbardziej charakterystycznych cech w rodzinie PlayStation, a więc podstawkę do umieszczenia konsoli zarówno w pionie, jak i poziomie. Oczywiście najważniejsze sedno naszego zestawu to konsola sama w sobie, czyli PlayStation 5 o mega futurystycznym wyglądzie. Sony zachwyca od pierwszego wyjęcia z pudełka, jest ekskluzywnie, odważnie i przyciąga wzrok. Rozwija ona koncepcję projektu PS4, zachowując pełną kompatybilność wsteczną, ale wprowadza szereg udoskonaleń niemal w każdym aspekcie, jakim dało się poprawić, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych, takich jak ultraszybki dysk SSD o pojemności 825 GB, wsparcie dla 8K, technologii śledzenia promieni Ray Tracing, obsługa najnowszej generacji technologii HDMI czy w wersji 2.1, czy nowość w rodzinie PlayStation, czyli pad DualSense oraz obecność podstawki, dzięki której możemy naszą konsolę położyć zarówno w poziomie, jak i w pionie. Prezentowany egzemplarz został wyposażony w dwa złącza USB oraz USB-C do ładowania pada. Ponadto jest to wersja oczywiście z napędem Blu-ray, czym różni się od zwykłej wersji Digital Version. Z tyłu konsoli znajdujemy oczywiście złącze do zasilania, złącze HDMI w nowym standardzie, przewód złącze RJ45 do połączenia internetowego oraz oczywiście dwa złącza USB. Jako wierny fan konsol i gier, ja tatowy gracz pamiętający niepamiętne czasy PRL-u lat 90. przeszedłem przez wszystkie generacje PlayStation, które tu widzicie. Od jedynki, dwójki, trójki, czwórki, skończywszy na piątce, no i biorąc jedną z ostatnich edycji wersji Classic, odchudzoną wersję jedynki. Przeskok technologiczny, który nastąpił począwszy od jedynki, a skończywszy na piątce, jest niebagatelny. Najnowsza konsola, którą tu widzicie, i ostatnia edycja Next Gena, czyli PS5, jest oparta na 8-rdzeniowym układzie procesora AMD Zen. Wsparta ona jest 16 GB pamięci RAM i bardzo szybkim dyskiem SSD o pojemności 825 GB, co wreszcie zniwelowało uciążliwe czasy oczekiwań na zapisy i odczytu podczas grania w nasze gry. Oprócz innowacji technologicznych oferuje ona wsparcie dla nowego pada, którego wcześniej opisywaliśmy, czyli DualSense'a. Wprowadza on istotną rewolucję w gamingu, tak jak wcześniej było wspominane, poprzez nowy typ wibracji, czyli drgania haptyczne oraz adaptacyjne triggery. Czy warto było kupić PS5 na premierę i cieszyć się już z grania w nowe gry? Ale sorry, jakie nowe gry? Mamy na razie tu dwa tytuły. Musicie sobie subiektywnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Gier na razie brak, ale przeskok technologiczny jest przepotężny. Innowacyjna wręcz jakość grafiki i fotorealistyczne ujęcia, jakie będziecie spotykać w Demon Soul i w Spider-Manie, sprawią Was w zachwyt. Dwa ostatnie ekskluzywy, które wyszły na PS5, a więc Demon Soul i Spider-Man Miles Morales, sprawią Was w zachwyt. Jakość grafiki jest wręcz fenomenalna, nie mówiąc już tu o nowych pokładach grywalności dzięki zastosowaniu nowego pada. Czy było warto? Według mnie tak. Jest to zdecydowanie
number one wśród konsol i jeden z najlepszych sprzętów nowej generacji.